Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, Galek z tej strony i zapraszam was do drugiego odcinka w grze The Last of Us. Trzeba działać ostrożnie, roi się tu od wojskowych. Lecimy od tego momentu, w którym żeśmy zakończyli. A dla tych, którzy jeszcze tego nie uczynili, zachęcam do subskrybowania, lajkowania oraz komentowania. Próbujemy sobie tutaj poradzić z ochroną Roberta, który tutaj ukrył się gdzieś w tej fabryce, żeby odzyskać swoją broń. O, tu gdzieś apteczka właśnie była. Weźmy apteczkę. Weźmy sobie apteczkę, bo w sumie apteczka to byśmy skorzystali z niej i się wyleczyli troszeczkę. O właśnie, o to mi chodziło. Przygotujmy jakąś sensowną broń. Może być to pistolet. Tak jak ja mówię, w tą grę ja już troszeczkę wcześniej tutaj grałem, więc te bronie mam nieco poulepszane. Natomiast gdybyście zaczynali od początku, to niestety trzeba będzie sobie we własnym zakresie je modyfikować. A tu jest taka możliwość, że można z poprzedniej rozgrywki, że tak powiem, zachować wszystkie elementy, które żeśmy zdobyli dla dalszej gry. No i właśnie to jest ta wersja. My się tutaj chowamy, on może nas nie widzi. Mam nadzieję taką zresztą. Tutaj jest dwóch. Przejdźmy sobie tędy. Co to było? Nic to nie było. Braci! O nie! Zauważył mnie. Osłaniaj mnie! O, niestety. Trzeba działać ostrożnie. Roi się tu od wojskowych. A no właśnie. Przeładujmy. O nie! Zażyjmy apteczkę. Tu jest jeden, dobra. Proszę bardzo. Czy jeszcze ktoś gdzieś jest? Chętnie bym jakąś amunicję zgarnął.
ale nie widzę. Nie no, chyba już więcej tu nic nie ma. Weźmy sobie tego kija. Tu jakaś kartka, zobaczmy. Cholerni żudacy dostrzegli jeden z naszych statków. Myślałem, że już po nas, ale ten cały Robert znał jednego z nich. Zostawili nas, udało mu się ich przekupić. Czyli jednak do czegoś się nadaje. Magadane, w każdym bądź razie kosztowało nas to 1/3 ładunku. Nie mogę pozbyć się wrażenia, że zostaliśmy wyrolowani. Jak nas zdołali zobaczyć w tej mgle? Nic tutaj, jest lista tego, co przywieźliśmy. 2 skrzynie ubrań, nowa para dżinsów, 1 skrzynie papieru toaletowego, 2 skrzynie zamrożonego mięsa, znów kanadyjski bizon, 1 skrzynia alkoholu. No tak. Ten gość miesza każdemu w mieście. No właśnie, no właśnie. Czy tutaj jeszcze coś na górze mamy? Chyba nie. Noży mamy max. Ja sobie tutaj może wejdę. Pokażę mniej więcej, o co tutaj chodzi. No więc tak, mamy możliwość wytwarzania różnych rzeczy na podstawie, znaczy w zależności od tego, jakie mamy surowce, jakie mamy składniki. Możemy sobie wytworzyć apteczkę, jeżeli mamy wodę i szmatę. Maksymalnie możemy przynosić 3 apteczki. Mamy w tej chwili 2 z 3 możliwych. Tutaj mamy koktajl Mołotowa, mamy 1 z 3 możliwych, do wytworzenia jego potrzebujemy również alkohol i również szmatę. Możemy mieć 3 noże, żeby wytworzyć nóż potrzebujemy nożyczek i taśmy klejącej. Jak widzimy, nożyczek mamy 0, taśm klejących mamy 2. Ale nóż już mamy tutaj maksymalną ilość, bo 3 z 3. Bomba dymna, potrzebujemy cukier, ładunek wybuchowy. Mamy 2 porcje cukru i 1 porcję ładunku wybuchowego, więc potencjalnie moglibyśmy taką wytworzyć. No i tutaj też możemy jeszcze bombę taką wybuchającą. Potrzebujemy ładunek wybuchowy i ostrze. Ostrze nie mamy, więc bomby nie wytworzymy. No i tutaj taka biała broń, w zasadzie ulepszenie białej broni. No to potrzebujemy taśmę, nożyczki i no jakąś białą broń, którą chcemy ulepszyć. Tak to wygląda. Tutaj mamy, jeśli chodzi o zwiększenie tych atrybutów, to maksymalne zdrowie. Mamy w tej chwili zwiększone do +140%. Tryb nasłuchiwania zwiększony do 400%, czyli też już maksimum. Szybkie tworzenie przedmiotów. W tej chwili mamy 2 z 3 możliwych, czyli 150, a możemy podnieść do 175. Potrzebujemy 50 tych przedmiotów, nie wiem jak one się nazywają, kapsułek tych. Mamy w tej chwili 95, to są umiejętności. Szybkie leczenie 40, no i rozchwianie broni 100. Ja bym chciał to rozchwianie broni tutaj wykupić, więc dlatego na razie sobie zostawimy wszystko. Poczekamy, aż nam się zbiera do 100 tych kapsułeczek, jeśli chodzi o punkty umiejętności, wtedy rozchwianie broni wykupimy. No to są rzeczy, które żeśmy zabrali, różne artefakty, medaliony świetlików, to co wcześniej tam pokazywałem, podręczniki szkoleniowe, które zwiększają właśnie wytrzymałość bądź też zdrowie. No i tutaj narzędzie, 5 poziomów narzędzi, mamy wszystkie 5 mamy zebrane, więc jeżeli coś, to będziemy mogli sobie dowolne rzeczy jakieś tam wytwarzać. Tu mamy broszura wojskowa, akurat mapa strefy kwarantanny w Bostonie, która została tam wcześniej zdobyta. No, tak to mniej więcej wygląda. To tak w ramach wyjaśnienia w stosunku do tego, co jest w wersji takiej, no nazwijmy to, czystej gry. Czyli co, wszystkich żeśmy tutaj już chyba załatwili. Jeszcze tak się rozglądam, no ale tak, chyba tak. Tu już więcej nie ma żadnych rzeczy.
czy jest sens zmieniać. Zmieniał stryjek siekierkę na kijek, tak? Nie wiem, czy to nie jest to samo przypadkiem. No ale dobra. Już broń weźmy sobie. Biuro. Robert pewnie tam wbiegł. Chodźmy. No chodźmy. Nie ma co czekać. Pewnie nie ma, ale ja bym chciał tu jeszcze troszeczkę pomieszkować. Sekundę. No nie. Faktycznie nic tutaj dla nas się ciekawego nie znajdzie. No nic. Tu są szafki, patrzcie, tak jeszcze powiem. Często i gęsto właśnie w szafkach są ukryte różne rzeczy do zebrania, ale ten nie tym razem. Do tyłu, kurwa, do tyłu! Chcemy tylko pogadać, Robert. Nie mamy o czym, kurwa, rozmawiać! Odłóż broń! Weź się, pierdol! O, podłożył. Robert! Joel, tędy! Chodź, wbiegł tutaj! Zmienimy go. Gdzie on wbiegł? Tędy? Nasz! Joel, tędy! Tędy? Joel! No jest w pułapce. No cześć, Robert. Tess, Joel. Nie gniewajcie się. Ależ skąd? Jasne. Kurwa mać! Stęskniliśmy się. Słuchaj, cokolwiek słyszeliście, to nieprawda, okej? Musicie wiedzieć, że... Broń! Możesz powiedzieć tam, gdzie jest broń? Tak, jasne, tylko że... Tyle, że to jest skomplikowane. Po prostu mnie posłuchajcie. Dobra! Przestań miauczeć. Mów to z bronią. Sprzedałem ją. Coś ty powiedział? Nie miałem innego wyboru, miałem długi. Dług masz u nas. Chyba postawiłeś na złego konia. Musicie dać mi czas. Dajcie mi tydzień. Wiesz, może bym się zgodziła, gdybyś mnie kurwa nie próbował zabić. To nie tak, ja... Kto ma naszą broń? Nie mogę powiedzieć. Dajcie mi tylko kilka... Powiesz, kto ma tę broń? Oddałem ją Świetliku. Miałem dług u Świetlików. Co? Hej. Oni już wszyscy prawie padli. Możemy tam pójść, wykończyć ich i zabrać broń. Może się udać. No co? Jebać pieprzonych frajerów! Załatwmy ich! To naprawdę głupi pomysł. I co teraz? Idziemy odzyskać towar. Jak? Nie wiem. Wyjaśnijmy im, jak się sprawy mają. Więc poszukajmy jakiegoś świetlika. Nie musicie daleko szukać. No i proszę. Królowa Świetlików. Co tu robicie? Interesy. Coś źle wyglądasz. A gdzie Robert? Potrzebny był mi żywy. Broń, którą wam dał, nie była na sprzedaż. Chcę ją odzyskać. To tak nie działa, Tess. Więc niech zadziała. Zapłaciłam za tę broń. Chcesz ją odzyskać, to zapracuj na nią. O ilu kartkach rozmawiamy? W dupie mam kartki na żywność. Muszę coś przemycić z miasta. Pomóżcie mi. Wtedy oddam wam waszą broń. Skąd pewność, że ją macie? Podobno wojskowi porządnie was przetrzewili. A dokładnie tak było. Pokażę wam ją. Muszę stąd wiać.
Decydujcie się. Najpierw zobaczę broń. Za mną. Musimy się stąd wydostać i to już. No to lecimy. Mamy umowę, musimy się posłuchać. Wiem, którędy pójść. Za mną. Gdzie ona nas prowadzi? Ludzie? Niedobitki. Dlatego zwracam się do was o pomoc. Tędy. Moment, jeszcze sobie tutaj zerknę, bo tutaj widziałem jakiś taki dziwny zakamar. Siedzieliśmy cicho. No, nie ma czegoś. Planowaliśmy wynieść się z miasta, ale wojskowi postanowili zrobić kozła ofiarnego. Zaleźli wam za skórę. Próbujemy się bronić. No po dachach to jeszcze tak nie spacerowałem. O, tu mamy, patrzcie, ile różnych ciekawostek. Bierzemy wszystko jak leci. Joel, pomóż mi. Może za chwileczkę. Bo na razie ja tutaj sobie zbieram co nieco. Chyba tyle. Hej, jak się trzymasz? Przeżyję. Czekajcie, żołnierze. To jest wyjście, drzwi pod mostem. Nie wiem, czy mi się to podoba. Możemy się przemknąć po cichu. Wiem, że to nie w twoim stylu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Chodźmy. Musimy się dostać do drzwi. Zły moment, by tam zawierać. Pierdolcie się. Braci! Dobry strzał. Tess, osłaniaj mnie! Spoko! Przed nami. Widzę. Nie widzę go. Ostrożnie. Nie! Zajdziemy go z tyłu. Thank you.
O, właśnie to chodziło. No, czy to by było tyle? Czy jeszcze ktoś? Nie, no jeszcze ktoś. Dawaj! No i super. Czy to tyle? Nie wiem. Nie wiem, ale się dowiem, tak? Zobaczmy, czy tu nie mamy jakichś skarbów jeszcze. Czasami potrafią się skarby kryć w najmniej oczekiwanych miejscach. Jakaś bańka zużyta, to nie, tu żeśmy już w sumie spenetrowali, ale jeszcze popatrzmy, co by niczego nie minąć. Tu jest cegła, ale to nam średnio potrzebne, ta szafka się nie otwiera. Stąd to chyba byłoby tyle. A to co? O, apteczka. Apteczek nigdy za wiele. Właśnie, i tutaj... Nie zawsze warto tą apteczkę produkować. Czasami warto poszukać, bo być może surowce przeznaczymy na coś innego, a apteczkę może gdzieś uda się zdobyć, znaleźć. Nie zawsze oczywiście tak to działa, nie? Ale jeżeli widzimy, że mamy już tam ostatnią, to można wytworzyć. W przeciwnym wypadku lepiej poszukać. Jesteśmy w środku. Gdzie idziemy, Marlin? Tędy. Już niedaleko. Składowisko jakieś takie rybackie, patrzcie. Nic ci nie jest? Resztkami sił, ale dam radę. Jesteśmy już blisko. Uwaga! Obowiązuje godzina policji. Osoby przebywające na ulicy zostaną zatrzymane i poddane karze. Tu nic nie ma. Uwaga! Obowiązuje godzina. Co będzie nasz problem? Pokażę ci. Osoby przebywające na ulicy zostaną zatrzymane. Joel, pomóż mi. No już, już. No muszę najpierw tu się rozejrzeć, czy coś nie ma do wzięcia, ale nie ma. Już ci pomagam. Chodź tu, wstawaj. Odpieprz się od niej! Hej! Puść ją. Zaczęliśmy teraz werbować dzieci. Ona nie jest świetlikiem. O rany. Co ci jest? Spokojnie, wywiżę się z tego. Sprowadziłam pomoc. Ale nie pójdę z tobą. W takim razie ja też zostaję. Eli, nie dostaniemy drugiej szansy. Ej, chodziło o nią? Moi ludzie będą na was czekać przy ratuszu. To spory kawałek drogi.
Poradzicie sobie. Odstawiacie ją, wracacie i broń będzie wasza. Dwa razy więcej broni. A powiesz nam, gdzie ją trzymacie? W naszym obozie. Ruszymy stąd dopiero, jak ją zobaczę. Pójdziesz ze mną. Obejrzysz sobie broń, a ja się opatrzę. Ale ona nie może iść do tamtej części miasta. Joel jej popilnuje. O nie, nie, nie podoba mi się. Gówno, nie zostanę tu z nim. Czemu im ufasz? Byłam blisko z jego bratem Tomim. Mówił, że w razie kłopotów on mi pomoże. To było przed tym, czy po tym, jak was porzucił? Ciebie też zostawił. Był dobrym człowiekiem. Słuchaj, weź ją do północnego tunelu i poczekaj. Chryste. To jest tylko przesyłka. Marlin. Nawet nie próbuj. Będzie dobrze. A teraz idź. Uwijajcie się. A ty, trzymaj się mnie. Idziemy. No i co? Nie wiedzą, co mówić. Głupia sytuacja. Eli się boi. Wow. Słyszałam strzały, ale... Co się stało? Świetliki. Chodźmy stąd, inaczej skończymy jak oni. Okej. Okay. Ty tu rządzisz. Zerknijmy, co tu jest. Telefony. No, w Polsce takich nie było. No, to są Stany Zjednoczone, to troszeczkę inna sytuacja. Uwaga! Pomaganie osobom poszukiwanym grozi karą śmierci. Nie narażaj się niepotrzebnie. Natychmiast zgłaszaj podejrzane zdarzenia. Musimy tutaj wejść, gdzie ten przewód prowadzi. Tędy. No właśnie. Uwaga! Pomaganie osobom poszukiwanym grozi karą śmierci. Idę przecież. Nie narażaj się niepotrzebnie. Natychmiast zgłaszaj podejrzane zdarzenia. Tędy dostaniemy się do północnego tunelu. No dobra, ale jak tam wejdziemy? Dajmy chwilę. Tędy nie przejdziemy. O, mamy śmietnik, który możemy przepchnąć tak, aby po nim dopiero wejść gdzieś wyżej. I właśnie to jest ten moment, kiedy można go wykorzystać. Uciekaj, Eli! No, zablokowała nam drogę. O! O to chodziło. Tam przemycacie różne rzeczy, tak? Tak. Nielegalna rzecz? Zdarza się. Szmuglowałeś kiedyś dziecko? Nie, to mój debiut. A tak swoją drogą, to co cię łączy z Marlin? Nie wiem, no chyba po prostu jest moją koleżanką. Koleżanką?
kumplujesz się z przywódczynią świetlików. Ile ty masz lat? 12? Znała moją mamę, opiekowała się mną. I mam 14 lat, jeśli cię to w ogóle interesuje. A gdzie są twoi rodzice? A gdzie są w ogóle wszyscy rodzice? Odeszli. Dawno temu. Czyli zamiast siedzieć w szkole, postanowiła się zwiać i dołączyć do świetlików. Mam rację? Słuchaj, jeśli myślisz, że powiem ci, czemu mnie przemycasz, to się mylisz. Wiesz, za co lubię swoją pracę? Za to, że nie muszę wiedzieć takich rzeczy. Szczerze powiedziawszy, wasze... To tutaj. Co ty wyrabiasz? Odpoczywam. A ja co mam tutaj robić? Na pewno coś sobie znajdziesz. Masz zepsuty zegarek. Ma to gdzieś. Padnięty. Mamrotałeś coś przez sen. Nie cierpię koszmarów. Tak, ja też. Wiesz co? Nigdy nie byłam tak blisko tego. Popatrz, jak tu ciemno. Chyba już nie może być gorzej. Prawda? Czego chciały od ciebie te świetliki? Hej, przepraszam, że tak długo. Ci cholerni żołnierze są wszędzie. Co z Marlin? Przeżyje. Widziałam sporo towaru, naprawdę sporo. Wchodzimy w to? Tak. To chodźmy. No tak, jeszcze się może rozejrzyjmy w kwestii jakichś surków. Ale chyba tutaj nie przejdziemy. Tutaj też nic nie ma. Ale obawiam się, że chyba niestety nie tym razem. O! I uważasz, że to trochę dziwne, że zlecili nam tę robotę? Marlin chciała sama przeszmuglować małą, ale sytuacja zmusiła ją do wybrania nas. Straciła dużo ludzi, nie miała wyboru. Mam nadzieję, że ktoś z nich żyje i nam zapłaci. Na pewno. Tylko brak prunda. No dobra, uruchommy generator. Cholerny złom. To trzech razy sztuka. Jest. Działa. No i teraz możemy jechać. Kto będzie tam na nas czekał? Ponoć grupa świetlików przyszła po nią aż z innego miasta. Dziewczyna musi być kimś ważnym. Kim ty właściwie jesteś? Córką jakiejś szychy czy coś takiego? Coś w tym rodzaju. Ile to jeszcze potrwa? Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, za kilka godzin dotrzemy na miejsce. Eli, jak tylko stąd wyjdziemy, masz się nas słuchać i nie oddalać. Tak, oczywiście. Tu coś jest? Zobaczmy. Mapa tras patroli na zewnątrz strefy. Odręczne zapiski wzdłuż granicy strefy kwarantanny. Patrol zachodni, patrol południowo-zachodni, patrol południowy, patrol zachodni, skreślone słowo zainfekowane, już bezpieczne, wrogie obozowisko.
południowej najbezpieczniejsza trasa do punktu kontrolnego Charlie. Plaga zarażonych. No dobra, chowamy. W takim razie... Czy jeszcze tutaj coś znajdziemy? Nie, więcej tutaj już nic nie ma. No dobra, to kucamy i lecimy dalej. Niski sufit. O, widzę zarodniki chyba. A może nie? O. I co, w górę? No idą. Wejdź na górę i sprawdź, czy droga wolna. Dobra, robi się. Czekaj, patrol przed nami. Dobra. Możemy iść, wychodź. Chodź, mała. Patrz pod nogi. Ale to już zobaczymy w kolejnym odcinku, do którego Was bardzo serdecznie zapraszam. Zachęcam oczywiście do lajkowania, subskrybowania oraz komentowania. To tyle ode mnie w tym drugim odcineczku. Pozdrawiam, trzymajcie się i na razie. Cześć!